Habry z poligonu, niebieskie berety. U mnie opcja jest taka, z woalką. A poproszę! Mówimy tak moherowym beretom, dlatego że są ciepłe, ale je ozdabiamy. Zrezygnujcie z tych szarości na głowie. Ja się, no słuchajcie, czuję tak glamour z tym kawałkiem tej siatki na ryby. Czy jeden beret, trzy ozdoby i wychodzicie po prostu codziennie inne. Jezusie Nazareński, królu na krzyżu. Dobrze. Od dzisiaj porady minie, obie będziemy paradować w woalkach. Ja już tego nie zdejmuję. Chciałabym, żebyś nam odczarowała beret. Beret, wiesz, beret z antenką, beret się kojarzy z dozorcą, moherowy beret. Ten beret ma jakiś taki słaby PR społeczny. A szkoda. No właśnie. I teraz przywróć, słuchaj, godność beretu polskiemu. Za beretem na pewno też przemawia to, że o ile czapkę musimy faktycznie tam szukać, dobierać, kombinować fasonowo do naszej kształtu, naszej twarzy, tak z beretem to on będzie tańczył tak, jak my mu zagramy. Wybieramy sobie po prostu standardowy, taka wersja bardzo podstawowa beretu i po prostu dogrywamy go na sobie. Czyli to bardzo mi się podoba, nie czapka do mnie, tylko tak. Ja do beretu, znaczy beret jest uniwersalny. Tak, beret jest bardzo dopasuje uniwersalny się do każdego kształtu twarzy. Czy są włosy dłuższe, czy są krótsze, zawsze to załatwimy. Ale on jest, słuchaj, smutny. Ja ci założę beret, proszę bardzo, ja założę beret, proszę, o. I co? I ja mam tak chodzić, no weź. No i dla mnie już jest wspaniale. Już jest dobrze? Wiadomo, że do beretu też... Wybieram odpowiednią stylizację. Jeżeli to jest jednokolorowa stylizacja, wybierzmy jakiś ciekawszy, kolorowy beret. Słuchaj, rzeczywiście, no tak widzisz, jest dobrze. To właśnie jest to, że wszystkie piszczycie i kwasicie się na ten beret, a później zobacz, co się okazuje. Ale ja, on jest smutny. Smutny, dlatego ja chcę mieć więcej pazurów. Trochę pobawimy się w manualną historię. Poozdabiamy, zobaczcie. U mnie opcja jest taka z woalką. A poproszę! Poproszę! Nawet pod ten kolor. Zobaczcie, poproszę. Ta woalka, ja tutaj ją w tym momencie po prostu poukładałam do siebie, ale zobaczcie, możemy w ten sposób i do góry. Jeżeli macie taką woalkę, a myślę, że no babcie zawsze mają, no zawsze mają w tych ale domach gdzieś. Ale też w sklepach z ozdobami do włosów są. Czy na opaskach można oderwać, taki czy beret, na metry w internecie. Taki beret można oczywiście z woalką kupić, zrób ale mi, po zrób co? Mi. No ja już teraz to pracuję, zrób zobaczymy. Skoro masz... Są berety z woalką, ale są sakramencko drogie, sama woalka jest tańsza, ja kupowałam. Ja tu oczywiście zrób na razie zrobię taką metodą bardzo... Zrób mi. Wkładam... Wkładamy woalkę pod spód. Oczywiście tą długość sobie dostosowujemy gdzieś tak do swoich preferencji. Może być jej więcej, może być jej mniej. Wiesz co, teraz to ja wyglądam po prostu jak, wiesz. Nie, teraz bym miała, słuchaj, te siatki na osę. Ja pokażę po prostu może wersję taką. O. Ale zobaczcie, słuchajcie. Pomijając wersję na dół, to jest wersja do góry, a możesz mi tą woalkę podsadzić bardziej pod ten beret? Tak, bo to mówię o tej długości. Mam tak przycięte, tak. Ja swoją opuszczę, zobaczcie. Poproszę. No, też u ciebie to by to warto było może ją jeszcze bardziej przyciąć. Słuchaj, żeby nie... makijaż właśnie ścierasz. No właśnie, dobrze. Też tego nie chcę zrobić, bo przecież dalej będziesz występowała. Już jest lepiej. I też ty widzisz bardziej z przodu, ja tutaj mam troszeczkę z tym... Matko jedyna! Zobaczcie. Ja się, no słuchajcie, czuję tak glamour z tym kawałkiem tej siatki na ryby. No, to nie na ryby. Że na, znaczy, dziewczyny, co powiecie na woalkę? Woalkę do beretu. Bo mi też to się bardzo podoba, taka opcja. Jezus, jak zobaczcie. Wspaniale. Jeżeli wam się wydaje za mocno, żeby ta woalka była opuszczona, podnieście ją do góry i zobaczcie. Dziewczyny, ja się beret, po prostu bardzo czuję. Bardzo podstawowy, jaki zyskał charakter. Kawałek siateczki. Wróćmy do woalek. To wcale nas nie postarzy. Mhm. I teraz ja bym powiedziała tak, możemy to zrobić do płaszcza, ale ja nie mam nic przeciwko temu, żeby zrobić to do kurtki. Oczywiście, do pikowanej kurtki. Ja zaraz poproszę Kornelkę, żeby... Daj moją pikowaną czerwoną kurtkę, bo to tak trochę będzie lepiej, bo teraz to tak wyglądam. Habry z poligonu, niebieskie berety, ale różowa woalka, super. Co ale jeszcze? Nie bójcie się przede wszystkim kolorowych beretów. Masz niebieskie oczy,
sięgnij po jakiś niebieski, masz zielone oczy, coś może z fioletem, masz brązowe oczy, postaw na czerwień i bordo. Dziewczyny, zrezygnujcie z tych szarości na głowie, no chyba, że macie no właśnie kolorową kurtkę, to wtedy niech tutaj będzie tak spokojnie. Mnie dosyć peszy, jak ja widzę te szare berety. Stąd też się bierze taki ten niefajny PR. O, szare berety precz, ale my teraz sobie, ponieważ... Proszę, ale czemu zdejmujesz, jak masz kurtkę? Nie, bo ja nie chcę tego, chcę inny. Dobra, to daj mi teraz... coś innego. Dobrze. Woalkę mamy przerobioną. Piszcie, czy wam się podoba pomysł z woalką. Woalkę można kupić na metry albo w sklepie z ozdobami oczywiście do włosów. Oczywiście, można jeszcze ją jakoś sobie ciekawie tutaj zebrać w jakąś tam postać i na przykład ja bym też proponowała zebrać tą broszką. O, pokażę to jeszcze raz. Robimy taką a la kokardkę. To ja jeszcze raz to nadzieję, dobra? To jedziemy, jedziemy. Czekaj, bo jakiś taki filutek z tyłu, nie mogę go mieć. Przecież wy macie pełno tych broszek. O. Wspaniałe tak, broszki. Tak, a broszki na cyckach to u nas nie tego się kojarzy. Nie wiem, tak. My tutaj ale poka. No, próbujemy. Poka. No i na przykład poka. Złapię gdzieś tutaj. Czekaj, muszę cię zobaczyć, Batko. Proszę cię bardzo, się patrz na mnie, jakbyś mnie dawno nie widziała. O. I? Hopsa? Hopsa, czekaj. To będzie bardzo szybkie hopsa. Ale takie hopsa, wiesz, no tak, żeby już tylko pokazać... Ja tutaj tylko przyłożę. Zobaczcie, palcem. Nie chcemy tej woalki mieć na paszczy. Albo tak jak Julka, chociaż ja jestem zakochana w tej Jezu, twojej ja opcji. Też, no. Boże, jakie to jest cudowne. Ale zobaczcie, możemy sobie taki fidrygałek tutaj zrobić tej woalki. Ta woalka nam może zrobić robotę. Dobra. Fantastyczny pomysł też z broszką i polecam wam. Dziewczyny, ale nam przysyłajcie zdjęcia, jak macie tam jakieś swoje berety z upięciami. Teraz co? Może jakieś piórko? Piórko? Piórko, zobaczcie. Piórko, teraz są modne piórka. Bardzo modne piórka modne wszędzie. Tutaj w tym przypadku, tutaj już mamy podczepiony, żeby nam... Bardzo proszę, tak. Bratko. To jest strasznie mały beret. To jest beret w ogóle, ja nie wiem na kogo. Ja mam małą głowę. I teraz tego na... Jezusie Nazareński, królu na krzyżu. Chryste. Dobrze. O Boże, coś ty mnie tutaj dała za... No za troszkę beret. Faktycznie, no, starałyśmy się dla was też różnorodne te berety, no nie każdy jest tutaj. No ale nie no. Ale zobacz no i spójrzcie. Dobrze, a pokaż kurtkę, bo to z kurtką będzie lepiej. Wrzucam do tego, tylko się rzucę okiem. Zobaczcie, wrzucam do tego beret z piórkiem. Ja jestem zakochana. I co? Ja jestem zakochana. Hej, idę w las, zachowałam piórko wszystko mi się zatrzymane jest migoce w jednej palecie kolorystycznej, ale tak, jak fantastycznie ożywia ten beret jeszcze, proszę, ten te czerwone, proszę, piórko i dodaje charakteru. Proszę. Bądźmy charakterne, moja bądźmy ulubiona mocne. Kurteczka, idę w las, i z nami już po prostu migoce nikt nie będzie taki, wiecie, dyskutował. My jesteśmy zawsze do przodu. Słuchajcie, piórka można kupić też w internecie, są też w pasmanteriach. Można kupić sobie, są gumki do włosów z piórkami. Ja na przykład kupiłam te piórka na grzebieniu i po prostu je od tego grzebienia odkleiłam i przyczepiłam agrafką. No najlepiej. Więc od razu wam podpowiadam, że to się daje zmontować. Z piórkiem piórko cyk. Dobrze. Kolejna rzecz to są tak zwane mini fascynatory. Tak, mamy tutaj taką opcję. Mamy mini fascynator. To z może czym my to tutaj go połączymy? Z tym błękitem? Błękit. Dobrze, to dawaj, znowu wyjeżdżaj będziemy w tą będziemy w tej jednej palecie kolorystycznej, wciągamy ten. Dobrze. I teraz zobaczcie. Co to jest, powiedz mi? To jest ten właśnie mini fascynator. Ja również uwielbiam. Taki troszeczkę zamiennik kapelusza, ale wiadomo, że to są kwestie ozdobne, tutaj wchodzą w grę. To jest taki, tak, jak paru sztuku Royal, gdzieś tutaj sobie ale są malutkie. W sklepach z ozdobami do włosów są maluśkie takie fascynatorki, które właśnie znowu, myśmy z Julką pakowały na beret. Kolorystycznie, kiedy mamy prosty fason, na przykład płaszcza, czy chociaż pikowanej kurtki. No właśnie. Zobaczcie, jak możemy też dodać sobie charakteru piórkami. Proszę bardzo. Fascynatorem, tak. Fascynatorem. Ja będę zafascynatorowana tym, jak mi to przypniesz. No. Słuchajcie, niech się rzucę okiem, co się tak, daje do kamery. Ja tutaj... O, czekaj, tylko muszę sobie to... W troszeczkę innym miejscu ja bym to dała. Troszkę ja bym wyżej, to dała, ja tak. Ale zobaczcie, taki... O, trochę wyżej sobie podnieść. Taki sposób. Tak? Tak, troszeczkę go inaczej przypiąć. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Taki mały fascynator, pamiętajcie, który jest ozdobą po prostu beretu. Tak, ile pamiętajcie nam też to robi o tym układaniu beretu tak pod siebie. Wysokie czoło, naciągnijmy beret na... To pokaż, przytnijmy, to tak pokaż. Bo też boimy się, bo a to twarz jest nie taka, a to coś tam... To jest ja jeszcze tak pokażę. Piórka na agrafce. Po prostu woalka na agrafce. I zobaczcie, macie jeden beret, trzy ozdoby i wychodzicie po prostu codziennie inne.
Woalka, tak fascynator, jest. Piórko. Oczywiście broszki, to taka trochę... Ale zobaczcie, co my tutaj jeszcze mamy. Tak. Mamy tu jeszcze po prostu kolczyki. Kolczyki z łańcuszkami. Jak kolczyki do beretu? No pewnie, że tak. Wkładam, o, ten? Szary. Ten jest smutny. O, to jest taki smutas. Taki trochę będzie militarny charakter. Dobrze. I zobaczcie... Ale co, inaczej go teraz założyć, czy tak samo? Bo ja tak, wiesz, głupio na bok zakładam. To tak jak przerwy. Się czujesz, tak? A się w ogóle Możesz nie czuję w niczym na głowie, ale dobra. O, dobra. I co teraz? I co z kolczykami? I próbujemy, mamy te końcóweczki takie, które wkładamy sztyfty. W uszy, sztyfty. My po prostu wkładamy te sztyfty. Dobrze, jak to są takie troszeczkę większe kolczyki, żeby to jednak je było widać. I sztyftami zapinamy od spodu, tak? I zapinamy od spodu i mamy do wykorzystania też taką opcję. Minimalistyczną, ale jednak... Poczekaj, to ty wyż jeden, ja drugi. Minimalistyczną, ale robi... Wyżej daj troszkę, roboty. O! Bo ja tu nie widzę. Zobaczcie, jaka fajna robota jest zrobiona tymi kolczykami. Pamiętajcie, że kolczyki powinny być na sztyfcie, nawet można to dać troszeczkę tutaj, daj mi, o tak. O, w ten sposób. O! Tada! Państwo widzą? Państwo widzą, jak to wygląda? Dwa kolczyki przypięte do bereta. Julka, jesteś genialna. I znowu mamy nowy charakter i... Matko, ja już tak chyba zostanę dzisiaj. Tak. Dobrze, ale teraz mówiłaś, jak te berety zakładać, tak. Bo mamy ozdoby. Pokazuj, jeżeli mamy wyższą, dłuższą buzię, czyli tak jak mówię, ona się wydaje smukła i długa, to chcemy troszeczkę ją skrócić, więc beret naciągamy bardziej na czoło. Jeżeli ta buźka jest, tak jak u Beaty, kwadratowa, czyli jest krótka i dosyć szeroka, czyli on tak te proporcje ma wyrównane, więc troszeczkę, żeby to czułko podciąć, ale znowu czyli... jego nie skracać, tak? Bo gdyby Beata naciągnęła ten beret na... totalnie na czoło, to robi się nam zbyt krótka buzia. Można też troszeczkę wziąć ten beret może do tyłu. O, tak zwany tak. Głupi, ale patrz, fajnie do tyłu jest, zobacz. Tak. Nawet jak te wszystkie włosy mam zagarnięte z... No. O, zobacz. I nawet teraz jest taka moda, żeby tutaj nie wchodził na ucho. Nie, on tutaj... Nie, o ja, tak, ja jednak lubię, na tak, ucho. Ja lubię, jak to jedno ucho faktycznie jest odsłonięte. I teraz jak ja sobie, słuchajcie, tutaj gwizdnę te... Ten łańcuszek, jeden i drugi. O, w tym zobacz. O, czekaj, bo się tutaj mi wpięło. O. I pod jest. Siebie. Zobaczcie. Pod siebie to robimy. A! Już zgubiłam. Tak, to trzeba przypiąć sztyftem od spodu. Mhm. Tak? Tak. Ile macie kolczyków? Można kolczyki na sztyfcie sobie różne powpinać. Też możemy swoje perły, jeżeli macie perły. Ja wiem, że z tymi perłami to tak nie każdy, ale one też robią robotę, tak? Perły sobie możemy podszywać jednorazowo na jedną nitkę i po prostu będzie też się trzymało i możemy je robić miejscowo w jednym miejscu bardziej w takim skupieniu, ale możemy je rozproszyć. Tak, jest jeszcze jeden pomysł, na który ja wpadłam, ale nie zdążyłam go wczoraj wieczorem zrobić. Słuchajcie, ja wpadłam na to, że do smutnego beretu, na przykład takiego... Tak, takiego beretu, który ma jednolity kolor. Wszystko jedno, niech będzie ten niebieski. A jeżeli mamy jeszcze smutniejszy, któraś z was pisała, że był czarny i nie kupiła, poniekąd słusznie, ale wiecie, jaki ja wpadłam w pomysł? Żeby do tego beretu przyszyć... Boże, co ja mam na łbie? Chryste, Panie. Przyszyć? Tak, przyszyć zbiorowisko różnych guzików, jakie mamy w domu. Guzikami. Co ty na to? Wymyśliłam dobrze? Oczywiście. Wymyśliłam, słuchajcie, fantastycznie. Już mamy tam w tych, macie w tych kuferkach takie ozdobne... O Jezus, ten nie mogę. Nie wciągać tego mocnego, ciekawe guziki, no bo tu też chodzi o takie... Mamy, ciekawe. Od koszuli, kolorowe, perłowe, duże, małe. Ja teraz, słuchajcie, muszę zakończyć to z woalką, bo ja nie wytrzymam, po prostu nie wytrzymam. Odchylże to, ja sobie to tutaj wkitram. O, słuchajcie... Wojskowy beret z woalką. Matko jedyna, co to się porobiło. Ale słuchajcie, jakby tutaj tego nie było... Dla mnie ta woalka zawsze robi, no po prostu jest... Ta woalka po prostu robi robotę, a może ja sobie ją jeszcze tak podniosę troszeczkę na przykład. I słuchajcie, taka głupia, durnowata ozdóbka. A zobaczcie, do mojej bordo kurtki... Moherowy beret z woalką pokazuje... To wygląda tak bardzo basicowo, tak bardzo podstawowo, prawda? A zmienia totalnie charakter. I to właśnie te dodatki. Od dzisiaj porady minie obie będziemy paradować w woalkach. Ja już tego nie zdejmuję. Nie, ja też już tak zostanę do końca. A niech mówią, niech komentują, niech się śmieją, dziewczyny.
Oczywiście. Jest to ważne. Absolutnie, że tak. Dziewczyny, a najważniejsze jest to, żeby pokazać, że mamy fantazję, chęć do życia, pazur, apetyt na życie i że ten moherowy beret nam przypisany jest kompletnie niesprawiedliwy. A zatem mówimy tak moherowym beretom, dlatego że są ciepłe, ale je ozdabiamy woalkami, kolczykami, fascynatorami, piórkami, broszkami, kolczykami. Było kolczykami, ale nie szkodzi to. Guzikami. Guzikami. Jeżeli któraś z was skomponuje sobie fajny beret, błagam was, jak będzie już ten film wyemitowany, wrzucajcie w komentarzach zdjęcia, bo ja na pewno te wszystkie elementy beretowe wykorzystam. Juliś. Ja też. Kochamy cię. Ty powodujesz, że dzięki tobie jesteśmy kolorowe, odważne i zainspirowane do czegoś, taką na co byśmy same misję. Nie wpadły. Taką czujesz misję. Nasza ty misja najdroższa.